Siema, mała informacja na początek. Ten film, który teraz obejrzycie, był nagrywany 13 stycznia, czyli ponad 2 tygodnie od pierwszego filmu z Halo. Drugi poziom próbowałem przejść przy tej samej sesji co pierwszy. Jednak ten jeden segment początkowy starałem się przejść ponad 2 godziny, gdzie już nie wytrzymywałem nerwowo. W tym filmie mam inne nieco podejście do tego levela, które dostałem jako poradę od społeczności Halo Polska i o dziwo ta taktyka wychodziła. Bardzo polecam, mili i uprzejmi ludzie, ich Discord będziecie mieli w opisie dla zainteresowanych, ale to tyle ode mnie i życzę wam miłego oglądania. A więc zaczynamy drugi epizod z Halo na podejściu legendarnym. Trochę mnie nie było, nie ukrywam. Ostatni film był chyba 28 grudnia, tuż przed nowym rokiem. Ja osobiście grałem w Halo jeszcze 2 stycznia, bo sobie robiłem playlistę Master Chief Collection. Będzie ciężko wrócić do gry, zwłaszcza jak to jest podejście legendarne i po takiej przerwie, więc trochę mi to zajmie. Ale jakoś dam radę, przynajmniej powinienem. Zapomniałem, że tutaj HP i tarcze tak szybko spadają, więc będę musiał się dużo kryć. Tutaj postaram się trochę przyspieszyć i pomóc naszym, żeby w późniejszym stage'u mieć jakąkolwiek pomoc, niż grać tutaj i bić później wszystkich samemu. Zapomniałem, że ten statek jeszcze tu jest i do mnie strzela. Niestety mnie trafiły i najprawdopodobniej zdechnę. Bardzo prawdopodobne. No właśnie, dwie elity wybiegły, jedna jest niebieska, druga fioletowa. Niebieska dostała z plazmy, ale dobra, niebieska elita nie żyje, została tylko fioletowa. Poczekam, aż tarcza mi się odnowi. Trzeba teraz zająć się tymi drugimi, którzy teraz wylądowali. W tamtym miejscu najprawdopodobniej wyjdą z tej strony. Dlatego spróbuję najpierw tą stroną się zająć. Poczekajmy tutaj. Spróbuję teraz kolejną elitkę zabić, która jest akurat prościejsza, bo to jest zwykła niebieska. Spróbuję zająć się tą jedną elitą, nie wiem, która dostała z pistoletu plazmowego i najprawdopodobniej strzelałem w tą z tarczą. To jest chyba bez tarczy, bo ucieka cały czas przede mną. Tak, to była bez tarczy elita. Postaram się tą jedną elitę zabić, co dostała z pistoletu naładowanego. Ale z tego co widzę, to oni mnie raszują i najprawdopodobniej zdechnę za chwilę. Bateria do plazmy się kończy. Zregenerowało się wszystkim elitom prawdopodobnie tarcza. Wszystkim, przynajmniej tym, które dostały. Spróbuję teraz jakoś nade'ów poużywać. Dobrze, wykorzystać je. Jakoś bezpiecznie. Niestety elity uwielbiałem uciekać od granatów, chociaż ten podszedł pod niego. Czy zaryzykować podejściem? Ostatni magazynek pełen. Ostatnim pociskiem, super. Ale spróbuję go ze samego plazmowego pistoletu zdjąć, co nie jest łatwym zadaniem i zdechnę. Super. Błagam, żeby tu było gdzieś HP, bo chyba tutaj HP nie ma, co jest błędem dla mnie. Błędem, zgubą bardziej niż samym błędem sobie. Ale kuźwa. Spróbuję tymi granatami jak cokolwiek tutaj zrobić, ale wątpię, żeby się udało. No właśnie. Chociaż może być teraz odrobinę lepiej, jeżeli mój idiota by granatę nie zablokował. Super, udało się już paru zabić, został tylko tarczownik, w sumie jeszcze jedno mięso armatnie. Checkpoint, udało się w końcu to przejść. Jezus Maria. Wykorzystam tutaj skrót, żeby nie jechać dookoła, który no spowolnił mnie trochę. Mogłem to lepiej wykorzystać. I czemu on nie wsiada? Już wiem, dlaczego on nie wsiada. Wolał się zabić. Po prostu super. Lifeboat
Jest kapsuła ratunkowa. Zobaczysz, że tutaj jest trochę amunicji czy czegokolwiek. Jest snajperka, którą zamienię za pistolet plazmowy. A to z tego powodu, że zdejmuje na hita, jeżeli trafi się oczywiście w głowę nawet elitę tą lepszą. I odzyskałem amunicję do pistoletu, co również na pewno jest plusem. Naprawdę? Niech się tylko wychyli. To pierwsze jeszcze zrozumiem, że nie dostał w głowę, ale tego drugiego to nie zrozumiem za żadne skarby świata, naprawdę. Idę. Co? Gdzie są nasi sojusznicy? To jest teraz dla mnie najważniejsze pytanie. Gdzie są sojusznicy? Nie. Tu jest kolejna kapsuła, która wylądowała, jak widać, paru zdechu, ale to już jest standardowe. I niech zabiją tą elitę śmieszną. No chyba, że można tak, jednym kołem, super. Więc trzeba spróbować zdjąć jeszcze tych, co będą tutaj. Zostało mi 8 pocisków, które postaram się wykorzystać jak najlepiej. Snajper, wyciągnij go. Super, padła elita kolejna. I czy to jest koniec? Czy został jeszcze jakikolwiek przeciwnik do zabicia? Ale udało nam się przejść drugi poziom na poziomie legendarnym. Jestem z siebie dumny. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w następnym. Hejo.